wraz z nurtem rzeki Bób dochodzimy do miejsca, które nazywa się Koniec Świata. Tu Borowy Jar przemienia się za tym zakrętem w Jezioro Modre i w Perłę Zachodu. Pierwszym stanowiskiem, które dzisiaj będziemy badali, jest schronisko podskalne pod tym głazem. Obiekt, do którego za chwilę wejdziemy, jest naprawdę urokliwy, ponieważ stanowi to właśnie taki długi blok granitognejsowy, który prawie że spełzł do koryta rzeki i osadził się na tych dwóch takich pomniejszych głazach, granitognejsowych. Schronisko podskalne, rumowiskowe. Istnieje możliwość przejścia tego schroniska, właśnie to czynię. Obiekt nie jest zbyt duży. Z tej strony wygląda ten blok tak. A więc z góry niepozornie. To klasyczny przykład schroniska utworzonego przez właśnie osunięcie się bloku na inne formy skalne. Pod bulderem na cyplu, na którym wspinacze próbowali wytyczyć drogi, znajduje się blokowisko granitognejsowe, w którym namierzyliśmy właśnie schronisko podskalne. Ono, to blokowisko znajduje się tuż przy korycie Bobru, na skręcie zwanym Końcem Świata, w którym znaleźliśmy szereg wpustów. Już te bloki tworzą właśnie taki rumosz skalny i tu widzimy właśnie ten duży blok taki. Pod nim znajduje się schronisko podskalne typu gruzowiskowego. Tu mamy notatnik, gdyż za chwilę będziemy mierzyć. W literaturze fachowej, ale jest wykorzystywane przez ludzi, głównie chyba przez wędkarzy, którzy tu w pobliżu łowią ryby. Zobaczmy. Schronisko wygląda w ten sposób. Wychodzi właśnie typowe schronisko gruzowe. Bloki się osuwały ze stoku i utworzyły takie zadaszenia, które dosyć interesująco i ciekawie wyglądają. Wykonaliśmy pomiaru, a więc możemy spokojnie wyjść z tego obiektu. Rejon Zamczyska, Końca Świata, na Perle Zachodu obfituje w jedne z ciekawszych wystąpień właśnie żółdia bazowych, w których natrafia się na minerały. Tu mamy chyba najpiękniejsze tego typu zabliźnienie, stanowisko numer 9. Tak geolodzy to naznaczyli. Zobaczmy, jak ten diabaz tu pięknie się przebija. W tamtym miejscu znajduje się niepozorne wystąpienie, w którym wyciągnąłem mnóstwo minerałów, głównie kryształ górski, ametyst i cytryny. Te minerały występowały właśnie w tym stanowisku. Tu mamy gnejs i formę pośrednią, czyli skałę, w której tutaj widzimy, występują gniazda hematytu.
i kwarc. Oczywiście to znalazłem też tutaj poniżej, jak widzimy, kalcyk. Miejsce, w którym wybierałem te minerały, schodzi już niżej. Przebarwienia pomarańczowe. Do czynienia mamy tutaj z kwarcem dymnym, może i nawet cytrynem, nie jestem tego pewien, więc odwołuję to, co wcześniej powiedziałem. W rejonie Zamczyska mamy szereg interesujących obiektów. Kolejny z nich to schronisko szczelinowo-zapadnisko tworzone z tych bloków skalnych wpadających właśnie do Bobra. Jama nad Bobrem, tak nazwiemy to schronisko. Otóż przechodzimy przez nie właśnie, żeby zobaczyć, że mamy do czynienia właśnie ze schroniskiem szczelinowym. Popatrzmy, tu mamy te szczeliny właśnie wychodzące w tą stronę, w tamtą. Blok taki z zadaszeniem. I tu kolejne właśnie takie zadaszenia i gruzy. Mieliśmy też boczny chodnik, który odchodzi, ale przeszłem przez ten. Dlatego, że ten jest bardzo piaszczysty i musiałbym się tam nieźle uszlochać. Jama nad Bobrem wygląda z góry dosyć niepozornie, bo wygląda jak przewieszony kamień, a tam poniżej właśnie tego przewieszonego kamienia, który też ma zadaszenie, tworzą się właśnie szczeliny. Na chwilę zrobimy sobie przystanek od tych schronisk i jaskiń szczelinowych, żeby pokazać właśnie, jak tutaj pięknie przez szczyt Zamczyska przechodzi taka grzęda gnejsowa. To widzimy tą grzędę. W niej są diabazy. Tam wyżej jest Zamczysko z oknem skalnym. A tu mamy poniżej właśnie piękny okaz diabazu, skały z kontaktem, w której występują szereg minerałów. Kiedyś tutaj wyciągałem minerały. Mieliśmy tutaj do czynienia z minerałami z kalcytem, z ametystem, który jest tutaj, okruscowanym minerałami żelaza, hematytem. Znalazłem też tutaj minerały miedzi, chalkopiryt znalazłem i bodajże kowelin. Z geologicznego punktu widzenia też mamy tutaj dużo osobliwości na Perle Zachodu. Otóż na przykład tutaj mamy właśnie tą grzędę granito-gnejsową, w której występuje diabaz. On i teraz siedzę na diabazie. Ten diabaz przechodzi właśnie przed całą kulminację Zamczyska. Zobaczmy, jak on się tutaj pięknie jako żyła eksponuje. Diabaz jest skałą starowylewną, a więc taką, która kiedyś była magmą i była wylewana żyłowo lub po prostu wydostawała się też na zewnątrz. Na kontaktach właśnie w tych skałach występują też na zabliźnieniach pierwiastki promieniotwórcze, a więc minerały promieniotwórcze. Pod Zamczyskiem na Perle Zachodu namierzyliśmy małe schroniska podskalne. Te schronisko, które tu widzimy, ma genezę osuwiskowo-blokową. Zobaczmy, że te skały z tego szczytu Zamczyska spływały w dół, jak gdyby osuwały się po stoku i utworzyły, nasuwając się jeden głaz na drugi, te schronisko podskalne. Jest to małe schronisko.
dużych wymiarów to schronisko, ale jednak jest. Pięknym przykładem schroniska podskalnego jest schronisko diabazowe, które znajduje się tuż poniżej szczytu Zamczyska na Perle Zachodu. Mamy tu do czynienia z takim dużym wejściem i takim blokiem opartym o drugi blok. Wejdziemy do tego wejścia i zobaczymy. Tutaj mamy właśnie dlatego schronisko diabazowe, dlatego że tu mamy żyłę diabazu, bardzo piękną, która nam tutaj idzie do góry. Otoczenie zaś to skały granite gneissowe. W ogóle tutaj tych diabazów jest pełno. Zobaczmy, tam też właśnie jest ta żyła diabazu, o której już wcześniej wspominałem. Ona idzie przez całą górę. My wchodzimy do środka schroniska, zapalamy latarkę i patrzymy, co tu się dzieje. Można tu chodzić wyprostowanym i patrzeć się, jak w te szczeliny ten blok się tutaj nasunął. Wejście wygląda tak. Na Zamczysku mamy ruiny z grodziska, które było popularne w okresie międzywojennym. I Niemcy tutaj nawet dość tłumnie przychodzili. Była to jedna z atrakcji, z wielu atrakcji na Perle Zachodu. Tu mamy ślady wybierania materiału i zobaczmy, że właśnie budowli kamiennej, która tutaj cechowała się, że był tutaj taki murek i pewnie ten murek wychodził jeszcze dalej. Zobaczmy, tu mamy to okno skalne, takie bardzo ładne, które nadaje się do, z drugiej strony, do zrobienia jako bulder. Bardzo ładnie to wygląda. Wchodzimy do środeczka, żeby zobaczyć, jak wyglądało to grodzisko. Można nazwać to schroniskiem podskalnym, bo pewnie ta nisza była wykorzystywana i rozkopana została sztucznie. A może coś tu szukano? Mi się wydaje, że z tego co widzę, że tu diabaz jest, to szukano tu po prostu minerałów i powstał. O, tu mamy właśnie pełno. I powstał tutaj zapewne właśnie na takiej zasadzie, jak i w Karkonoszach, czy w Szklarskiej Porębie, lub w Karpaczu, gniazdo pegmatytów takie. Tylko że tu nie mieliśmy pegmatytu, a pewnie jakiś kontakt innych skał.